Ale tu zabite chyba. Stoi pociąg. Czeka. Czekasz więcej. Czekasz większy ruch będzie. Żeby drogę zablokować. Będzie też cięższe do niesienia, to wtedy będzie jechał. Tak. Czeka, żeby to przejechało. Też może być. Dorodna kukurydza, duże kolby. No ale te są żółte, a tamte były pomarańczowe. Ale i przed tym, co nie? Ostatnio nie wiem, czy nie byliśmy trochę później. Z 11 w sumie. Ale jest fajnie, bo tak nie wiem. Kawa jest w razie co. To jeździłeś. Mniej ludzi, mniej. Niż tu, tu było pełno. A teraz spokojnie można sobie przejść. No, oho, oho. Tak. Patrz, co tam jest, zwierzę taka jak znaleźliśmy. No, to takie głośniki do nich powinny być. Aha, okej. Kolejna strzelanina za oceanem. Dwie osoby zabił, a cztery ranił napastnik w amerykańskim stanie Texas. Ciekawe jest to takie. To jest szafka, a nie jest takie. No ale to na dole takie półokrągłe. Na kieliszki. Chyba tak. No. I wszyscy. Nie. To akurat ładnie wyeksponowane, no. Pod spodem? No, jakiś kamień czy coś leciał po razie. Tak,
Tam idziemy? Tu stoją te miksy. Któryś raz idziemy, to one stoją. No, skoro lubią wchodzić ze sobą w takim stopniu, to tak. My oni się sugerują, tak na ten czas nowy kosztuje 6 tysięcy, no to ten stolek 3, albo co najmniej pisiaka. No. Ma ten pisiaka na giełdzie, ma taki termomik, który ma nie wiem, ile kilka lat co najmniej. Tak, niewiadome pochodzenie, przebieg niewiadomy. A tu stoi ten pociąg. Ale beki ma. Lotos, paliwo wiozą. Czekają, aż się wyprzeda. Może ktoś tu na giełdę ciągnie bokiem. Może. To tam spuszczają od razu z kranika. Nie, tak. No, dwuwyświetlaczowy. No. Do przeliczenia od razu chyba walut, wiesz? Nie jest ty. No, no, no. Masz kasę. Ostatnio też chyba tutaj był. Tam jest puste miejsce. No. Ten, co mamy na fejsie, to pewno pojechał do Świdnicy, bo on mówił, że będzie co. Pisał coś, że będzie do Świdnicy. Ja nie mam żadnej. Co to? Nie, jakiś nasilacz chyba. Coś chyba choinkowego, bo jakaś choinka jest narysowana. Tylko że to jest jakiś radziecki chyba. Aha, do mrugania światełkami? No, aha. Żeby to było w piwnicy, to bym jest... powiedział, że możesz działać, nie? A widzę fajnie. Dobra, jeszcze na razie poszło. Szczyku nie typowy. Może jeszcze tutaj będzie. Ej! Telefon jakiś jest. RWT. Nie biorę, bo ostatnio za ile? Nie chce się jeden sprzedać nawet za dychę, to wiesz. Na pewno będzie chciał z dychy, to wiem. Wy też tam barakuje. Aha. Wikipedia. Tam chyba jakąś serwetkę, 40 zł za tą serwetkę poplamioną. Aha. A tu patrz, co jest, to jest to, co robiliśmy z telewizorami. O! Sokowi łówka jest. Aha. Chyba to jest wszędzie tu coś. Gryzło, diabło może coś. Tu mamy stąd te dwa telewizory i ten tunel, co poszedł na sprzedaż. Mhm. Sprzedał się chyba, co nie? No. A tu jest... I tu jest...
układa, to nie? Coś zakryje folią. Ale bardzo zniszczony. Co to jest lampa? Jaką to lampa? Na baterii. Jakąś to do podświetlania jakiś klisz czy coś? Może być. Oglądania przez oczy, podświetlania. O, radę. Magnetofon jest. Best rejector. To jest tylko magnetofon. No, bardzo zniszczony. No. To jest tylko do nagrywania z radia. Sam magnetofon z nagrywajką. Jakie marnotrawstwo przestrzeni, jak on taki wielki. Lampa. O kurde, panie. Jest chyba błyskowa, albo ja nie wiem, co to za lampa. Może być, bo ma takie tam, no. Sokowirówka. My mamy gdzieś kielich też jeszcze. Było jakieś radio. Jakieś radio było. Z magnetofonu chyba, bo tak jak mówisz, jest to tylko na nagrywanie. Magnetofonowa. Taśma i ona tutaj jest. Jakiś projekt. Za jabłkiem. Tak wysoko skakały we dwa, a w końcu urwały te jabłka. Saturator? Tak, zestaw kabli, patrz. O! No, to sama, nie? Dwa gniazda i śmule. Nie połączył. Chyba mi się zrobiło gorąco. Wyciąg z instrukcji ministra handlu z dnia 68 w sprawie zatknie. Wybór sposobu załatwienia reklamacji. Już wtedy były reklamacje w 68. A tak obrazek jest jakiejś aktorki czy kogoś. A tu instrukcja. Ta instrukcja myślę, że ma większą wartość niż ten obrazek. O, fajka. Tam na dole widzisz? Aha. Wszędzie są te instrukcje na spocie? Tak. Takie same. Ten, no stąd, jak mi się uda, może do końca robić. Ktoś jest sokowy. Jeszcze jedna z i tu jeszcze jedna jest. Aha. No. No tu jest, tak? Rower tu widziałem. Tak, tu się nie da żyć. Teraz mi ukraińcy oblegli. Tu w ogóle we Wrocławiu to bardzo ładna oni tutaj żyją. Oni kurwa, wiesz, to wszystko co było puste mieszkanie, to wszystko wynajęte. Drąbki do domu. Dzieci nie. Ani spać, ani się zesrać, ani tych kurwa, się zesrać. Kurwa, spokojnie, bąka spokojnie. Bo drąb morze od rana do wieczora. I nie potrafisz. Masz parelkę. Łopatki metalowe, biedna mucha, która by tu spadła. Dupa by już koło. A, to jest jeszcze na taką. Aha. Prodziżowa taka. Tak.
bądź takie sprawy. Ja mama jeszcze, kurde, może mi się uda naciągnąć kobietę, żeby to sprzedać. To by mi najbardziej pasowało. Sprzedalibyśmy pół bańki dzieli. No, Maruś do mają, nie? Lampa tam jest jakaś pojedyncza. Taki miałem plan, że można by się sprzedała. Byłoby się jakieś mieszkanie do remontu. Ja tutaj. A tu byłoby się remont, sprzedała się wszystkim. I tam parę razy. Solidne auto za rozsądną cenę. Patrz, jaki stary katalog. No. Ale na razie jeszcze. A zobacz, jaki tu jest wielki, wielki wiatr z komputera chyba. Styczył się. No. Przyznam, że nie rozpoznałem. Nie jestem pewien, czy to nie jest taśma z Kazi. Taka jak mi potrzebna, ale... Nie jestem pewien. Jest jakiś złomek chiński. Dawno takich taśm nie widziałem. Ale ma dużo gniazd na końcu, widzisz? Normalnie są trzy, więc to... Nie mam na to energii. Nie wiem, w którym to wstawić. Całe szczęście nie miał telewizorów. Patrz, ile wiatra, to wszystkie nowe. Wentylator 100 zł. Gorąca oferta. A czy to nie są same na no. No. Jak na tym barze? Inne, bo te mają 4 zakresy, a tamte mają po 3. Więc te są lepsze. Mają większą regulację. Nie, no to nie jest. Inżyniernik jest Voltan. No, Voltan jest. A tam jest taki telewizor, jak kupiliśmy u Rogali. Aha. Taki sam. Taki sam, no. Identyczny. Ten ma chociaż końcówkę anteny, tamten nie. No. I jest mniej powycierany na przyciskach i pokrętłach. No. No. I nie ma chyba takich, takiej dużej, głębokiej rysy na ekranie, jak tamten miał. Aha. Tu są jeszcze takie małe radia tutaj. Tam jeszcze takie są jakieś. Rynikom zabieramy. Tak, chyba tak. To chyba widzieliśmy. Kurde, skrzałem się. Jak wieje, to jest ok. Jak nie wieje, to... Tu ostatnio kupowałeś te dyski co... i te kasetki, pamiętasz? No, 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 no. Tak, coś mają. O, kalkulatory, patrz, jakie dziwne. A ten jaki mały, płaski. Ale fajny, no. Kurde, ten jest jeszcze z tym radziecki, z tym zielonym takim pewnie. To jest jakiś ten taki. No, powiem. O, to jest to, co ostatnio chyba kupiłeś. A ten jest wolą tych radzieckich. Fajnie. Patrzcie na jaką dziwną wtyczkę zasilania. Ojej, a bateria na baterię też jest. 3, ale bez klapki. Ale klapka to tam się można zawsze... Jakby się uparł, to się doprojektuje, ale... Ol. Taki właśnie mechanizm był tam w którymś zegarku, co brakuje, wiesz? Pająk po mnie spacerował, skąd on się... Przejściówka na klawiaturę, tak, nie? Tak, właśnie. Ale jest nie, jest, 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 n
wygląda ciekawie w szkale. Jest chyba ładowarka do tego telefonu, takiego do chładzenia. Tak. A to nie wiem, co budzik. Jest, ale działa. Budzik, jakiś taki zegar chyba. No. Ten też działa, bo na baterię słoneczną. Co to jest? Może regulator. Temperatury? O! Fajne! To pani jest? No to jest takie coś, co by nam się do przyczepy fajnie działało, wiesz? Ustawiasz i on załącza albo wyłącza grzałkę. O, elektronicznie. My mamy na Sonoffie, co prawda, co nie? Mhm. Ale ten jest ciekawy też. Nie wiem, co to, ale jakiś taki... Tak, do wpisywania... Tak, o. Do kodu wpisywania coś, co nie? Takie... Jezus, zabije mnie własna torba. Co to? Router. Nie wiem, Wi-Fi. Tak, access point Wi-Fi z ładowarką. Czy coś, gniazdko, dobra. Z USB po bokach. Dobra. Może, że trochę zaczęło tutaj powiewać. Już mi gorąco. To jest antena. Ej, gdzieś już taką... Widziałem. Oglądaliśmy ją gdzieś kiedyś taką. Podobno, no. Mhm. No to gierka jest. Gierka. O, patrz, co mam. Zobacz, oryginalne. Jeszcze z dobrą anteną. No, jedna tylko. I z tym, dwie są. Dwie są? A. Typowe takie brzęczyki. Ja. Bazarkowe brzęczki. Z morsem. Ale piwo. A bo to jest ten. Tego widziałeś? Patrz. Czegoś gdzieś takie widziałem z klawiaturką. To jest ten, syrena, te do sterowania jakimś pojazdem, wiesz? Czy wyposażeniem pojazdu. Być może jakąś lawetą, czy tamtą wyciągarką. Kamera. To też jest kamera, no. Taka już większa. Samsungowa, no. Z wyświetlaczykiem. To jest, wiesz, maszynka do makaronu. Na plastikowych kółeczkach. Tata robił taką, zrobił kiedyś przyjąć. Kalkulator? Tam różne mierniki. O, jaki cęgowy. Wielki. A tu nie ma całej koroki. Ale tam miska jest fajna. Jedna, druga. Kurde, osoba. Radiola na to. O ja. Przy no to tym, się przyjrzyj, przy jak radioli to, już, aha. To jest ten. A to jakaś inna. Jeszcze większa niż ta, co mamy w domu. Aha, ale to jakieś inne jest. No. To zachodnia. Aha. A to nasz trubadur. Miałem takiego kiedyś z gramofonem. Trubadur nie ma z tyłu płyty.
Nie ma? Nie ma? Można zobaczyć. Możesz zobaczyć, jak wygląda. Rozpacz nędzy i rozpaczy. Głośnik obraz nędzy coś zjadło. Głośnik coś zjadło. Co się lęgło? Myszki były standardowo. I osa mnie próbuje zjeść. Teraz mnie dostała w łeb, dobra. Sapujcie. Coś go próbowało jeść. Standardowo myszki w środku siedziały pewnie. Głośnik jest zjedzony. Z przodu liceum, z tyłu muzeum. Tym razem odwrotnie znowuż. Z przodu wygląda spoko, ale... Jest gramofon nasz. A, narcyz. Nasz gramofon? O, to ciekawe, bo wygląda jak nie nasza obudowa. A co jest tam za radio? Polskie, po polsku nie, jest. Nie, no tak, ale co to za radio jest? Nie mogę skojarzyć. To ogólnie nie wygląda jak nasze. O, kręgle. Tu z tyłu, z drugiej strony poszedłem. To jest Kasper. To? To jest Kasper. No co to? O. Tak jak ta radiola, co przynieśliśmy do domu. Patrz, to jest logo Kasprzaka. A tutaj jest napisane zakłady radiowe imienia Kasprzaka w Warszawie. O, bajera. Cześć. Pod spodem tam z dziury widać głośnik, taki jak jest w Tatrach, taki duży, co zakładaliśmy. Musisz stanąć tu, to tam zobaczysz. No, widziałem go właśnie. Ten... No, bajera, Kasprzak. Tak nasze jest. A wygląda tak zachodnie. No, w dobrym stanie, kurczę, jak na nasze jeszcze kręgle. To jest fajne na prezent do domu. No ale Ewa nie mają chodzi. Mają piecę taką. Cień. Lampa do poloneza. No. Ale pustki są, nie? Tutaj pusto. No. Ciekawe, czy byli się już zebrali, czy w ogóle nie przyjechali? Nie, w ogóle nie byli, bo tak to by tak. To by ktoś stał, bo pogoda jest okej, okay, ludzie chodzą. No. Bo inne giełdy też na pojechali. Ten tam leży macniacz biały. Sam macniacz, nie? Uh-huh. Już leży chyba trzecią giełdę. Uh-huh. Ale tu pusto. Były zawsze kartonki stały i te porozkładane. No, nawet są ścieżki wychodzone. No, zawsze tak samo rozkładają, widać. Tego fakt nie ma też. No, nie ma go. I tego, się... tych gości z tymi lampowymi radiami. Też no. Ten się zawsze tu cwanie ustawia pod tym drzewem, czy nie? No. Ma zawsze cień. Może za miesiąc będzie dobry, nie wiem. A tak mniej więcej grube kaszki. Aha, ale tego tam jest, no z czyli. To jest srebrne. No, tak tape, te mocne takie. Te, co nam się skończyła. Tak, tam jest leciutko, malutko jej. Panele są znowu. Oho. O, ale wielki. Nie wiem, czy taki na balkon by wszedł, bo jest trochę, chociaż... Dzięki również. Za wysoki chyba troszeczkę. Dużo bili. Wentylatory tam są też. Myśmy tam w środek szli, czy nie? Nie szliśmy? Nie. Poszliśmy sobie samym tamtym bokiem tylko. Aha, no to teraz będziemy.
Ale powiem pani tak, źle się pani. Wszystko zostało przydane. No i tam tędy wrócimy do wyjścia. Nie widzę tego ekspresu dużego, co zawsze stał. Ale go nie mam, bo mam. Kojarzysz? Taki przemysłowy stał zawsze. Tam się kręci coś. Kołowrotek się kręci. Ktoś go zakręcił chyba. Tak, nie jest elektryczny. Znowu grajki są. Omron to jak skróto do mikron, tak? Tam jest dopiero byczy atlas. Byczy magnetopon. Właśnie go zauważyłem, wygląda jak wojskowy normalnie jakiś. Patrz, tam jest chyba też maszyna. Od razu elektryczna. Schowek na płyty. O, samochodowy może taki. Może być. To jest aluminiowa, wiesz? Za 2 złote. To są w pudełkach te. Na płyty. O! Ja pierdziu, miałem taki. Kurde, nie działa. Zepsuty. Tak, zepsuty. Dobra. Ten magnetofon, widzisz? No, patrz. Unitransjator K. O kurde. Czemu taki wypukły jest? Się tutaj tak wypukli, jakby bateria była w środku. Ile za ten magnetofon? Bierzemy? No nie jest dużo w sumie. W sumie weźmy to. Wyjmij się spokojnie. O, lżejszy niż myślałem. Też myślałem, że będzie cięższy. O, jest ta lampa, patrz, co znaleźliśmy. A no, no, no. I ta waga jest teraz, zauważyłem ją też. Noż, nie chcę wyjść. Zaraz posadzę do torby, wiesz? Dziękuję bardzo. Już taka, ta torba też taka zwijana bardzo. Dziękujemy bardzo. Bierzesz? Tak, ja tak. To wziąłem. Ja wezmę, ty masz tamtą swoją. Łożysko wygląda tylko. Nie łożysko tylko. Tarcza sprzęgła. No tak wyglądało trochę. Tam jest ten zegar, co mamy w domu. No. Ten
to nożeczkę na nim. Wszystko? Jaka dziwna kaseta taśmy ma tą. Chyba, że to czyszcząca jest białą, widzisz? Chyba może być czyszcząca to. Myszka starego typu. Ale kulkowa. Potrzebuje optyczną. Czy to Kacper nie chciał? A to jest jeszcze na złącze ten, on chciał na koma. Piękne naprawę. Słyszysz? Piękne naprawę. Paragon. Aha. Pani się tego nie wiadomo zaceniał, tylko butelkę, nie? Gdzieś tam sobie pójdziemy, bo... Okej. Nie, jakoś dzisiaj poza tym magnetofonem to nic specjalnego nie zauważyłam. No ale spoko, magnetofon i tak chociaż kupiony, nakręcę, zazwyczaj nie ma nic nawet. Nakręcę o nim film i go pewno wystawię. Więc tak. O, ruszył ten chyba. No. Nietypowy, pierwszy raz taki magnetofon widzę. Przyznam, że też. O! Za pięknie. Tam są jeszcze takie stojące. Tak? Kolorowe, co nie? Może nawet zasilacze mają. Aldi. Czujnik z tym, z wyświetlaczykiem. No nie potrzebujemy do przyczepy stacji? Potrzebujemy, ale gdzieś to co mamy. No bo ona działa, nie będzie w domu potrzebna na ten czas, co nie? No. Ona mierzy też. Oszukuje po jeden stopień, ale zawsze co? Ja wiem, czy oszukuje. W różnych miejscach są te czujniki. No ale fakt też może. O kurczę. Szafy rozdzielcze. Fajne. O, dwa na raz jadą pociągi. No to już kumulacja. W jedną, drugi w drugą. Pomyślałem, ciekawe skąd te szampy zajebane są. No. Takie rozdzielcze. PKP się czasami nie szuka siebie. A później rogatki nie działają, co nie? Na buforowej. Się zastanawiam, czy my to później jeszcze tu nie przyjdziemy. Mamy jakiegoś kawałka ciasta do kawy. A. Czy będziemy tą kawę pić, czy nie? Bo druga sprawa... Pytanie, czy będziemy jechać w ogóle? Właśnie nie wiem, czy będziemy... Bo trochę jak się rozgrzejemy, to się już chyba nie będzie chciało. No, mi się też tak wydaje. To trzeba chyba przerzucić na jakiś weekend. Po urlopie może. Może być na spokojnie. Jeszcze powinno być, to będzie sierpień, to jeszcze spokojnie dni będą okej. Do zrobienia. Chyba, że to już będzie wrzesień. Że tak zostaniemy długo? Też potencjalnie.
Wrócimy na koniec sezonu w listopadzie. Wodę trzeba będzie solidniej zakręcić. A czekaj, tu byliśmy. To też mi się tak wydawało właśnie. Mieliśmy tam pójść. Myślałam bardziej chyba, wiesz co, bo chodzi mi już po głowie, żeby kupić jakiś kawałek ciasta i zjeść kawałek ciasta z kawą w domu. Aha. Niż jechać gdzieś, wiesz? Okej. Specjalnie. Dobra, no któryś raz po prostu nie pojedziemy na giełdę, tylko pojedziemy tam sobie. Tak. Namiot nie zginie, ktoś go kupi nawet w zimie pewnie, jakby potrzebował. Jak inflacja jeszcze tak trochę pójdzie w górę, to namiot się przyda. No. Ci ostatnio śmiali się, widziałem w necie, był ten, jak ten jest ten... Okulary po ile? Artysta 50 Cent, co nie? Że on teraz po inflacji powinien się 85 Cent nazywać. Dobra. No to 50 Cent na to 50 centów, co nie? To teraz powinien 85 centów się nazywać po inflacji. Ale pachną, ale kolorowo. Ile tu pszczół i os. Prawie ozdobne, no. Moje GoPro pewnie dostało właśnie pierdolca, żeby te kolory wszystkie przetworzyć. Jak w ogóle dostało strzała takiej jakości. Tego gościa nie ma co tu stał z tym radiami, co nie? A tam gra komuś podobny Grundig, no. Ciekawe, czy na sprzedaż. Nie wiem, ale pewno będzie kosztował sporo, jak działa. Miedziana? Wrzuć tam info, dobra. Wrzucę, dobrze, wrzucę. Skraplę w środku. No tylko malowana na miedzianę chyba. Nie sądzę, żeby cała była miedziana, bo... Do kablówki. No jest taki wielki kalkulator pod spodem. Mhm. Kurde, muzyka na pieprza. Znów będę musiał wycinać fragment w końcu, nie? No mi YouTube nie puści. No wiem, no trudno. Albo po prostu wycisz. Zagłuszę mikrofon. Wyciszę ten fragment. Wstawię w las kotek na płotek. Taki sam myślałem. A wszystko jest jednakowe. Wszystko. A to wiesz, mamy? Płyta winylowa, nie? Uwaga. Uwaga chyba. Uwaga. Aha. Pieluchy dla psów, popatrz. Jezu, dla małych. Oczywiście są. Czy istnieją? Nie wiedziałem, że... Tak podejrzewałem, że istnieją, bo kiedyś gdzieś widziałem, więc w razie co jakby trzeba było dla psówki, no to da się załatwić. Mamy zawołek i zgłoszone. Nie mogłem znaleźć łyżki i zawołek. Tam jest malutki telewizorek. No, a my oglądaliśmy chyba go ostatnio, albo gdzieś taki ten, no. I on miał chyba DVB nawet, któryś gdzieś widzieliśmy. Ale to już nie był DVB. Znaczy DVB-T miał, ale nie te dwa, więc już... Kurde, właśnie mi się przypomniało, ja miałem przecież taki pod Wi-Fi nawet telewizorek, ten odbiornik, taki Wi-Fi. Tego tu nie pamiętam. No tego tu nie było. Tak miałem odbiorniczek pod Wi-Fi DVB-T, no to teraz widzę, że też w sumie nie będzie działał. Jak sobie pomyślę, bo przecież też zmienili formę. No. Ale to zostanie między nami.
Rio de Janeiro, książka telefoniczna. Chyba. Tutaj Sergiej przy basenie jestem. Do tarasa podejść. O kurde. Braun. Jakaś maszyna tam, do aparatu coś? Wygląda jakby to lampa błyskowa, co nie? Więc może być taka stojąca. Nagle tam nie mamy nic, bo mamy maszynę. Tu był koordynator. Sierdzio! O, bezprzewodowy. Powinien mieć stację chyba bazową jeszcze, co nie? Coś powinien mieć gdzieś, no. A tam jest stacja bazowa. A, okej, no. 200 zł. No. Brać, bo ostatnie, bo bardzo duże zainteresowanie blokiem no mają. Nie drogo. Nawet pasuje. Nawet pasuje. Ten wygląda jak Zelmer, aż tylko, że to nie będzie chyba Zelmer. Krups. Oczywiście. Lampa, ludzie, a? No też i czyjś? Czyjś. To były chyba cygary. Może być. Jako wyrób rzemieślniczy. Jako wyrób. Chodź! Filipsa. Może ten telefon ci wisi? Co? Fajne. Z 20 poszliśmy. Fajnie wygląda. No. Na bogato wygląda. No, na bogato wygląda. Po południu 4 na auto. No patrz, co tam jest. Z drukarką, co nie? On znów był taki z drukarką biurową duży. Podałem do toreb, bo mi kradli. Maciek, zbieraj wszystkie koszyki. O kurde. Koszyki wszystkie zbieraj. Oż. No co ci powiem, no, no idź kurwa ze mną. Nie. O, przykrywka do maszyny. No, podobna jest, nie? No to Singer jest. Singer, Adler, Łucznik, to wszystko na jednym tym było. No, no nie krzykliwi, to takie typowe takie Janusze, co nie? No, typowe Janusze. Które coś tam mają, wielki biznes mają, co nie? Muszą do siebie już. Jagody są. Tam chyba. No są. Chcesz, żeby ci kupić? No. Jak to są jagody, to chętnie. Ja jest cukrem. Borówki. Jako borówki. Aha, borówki. Borówki to są. Jagody to bym zjadł. Proszę. Jagód nie ma, co nie? Borówki nie tylko. Nie ma jagód, ale dobra. Borówka bardzo dobra. Polska okay. Borówka. Aha. Dobra, na razie dzięki. To na razie dzięki. Jagód bym sobie zjadł, borówki są, nie, też dobra, ale, no, ale, ale wielkie. No. Nie wiem, czy są w ogóle, bo teraz już, bo jak już są borówki, to nie wiem, kiedy się pojawiają. No też nie wiem. Jagody to będą na kempingu też sprzedawane. A, fakt. Myślicie, co roku chodzi ta jedna kobieta albo ten gościu i sprzedają. Prawda, grzybki, maślaczki i tak. Maślaczki, jagódki. No.
Idziemy z psotką po lasach chodzić i zbierać jagody. Komary się zjedzą razem z tą psotką. No chyba, że będą... Zauważyłeś, że nie ma na razie komarów? Ja właśnie doszedłem do mamy. Dobrze, dziękuję. Tam wejdziemy. Dobra. No. Jeszcze mam jedną zapasową baterię, więc spokojnie. Kable antenowe. Jeszcze nówki. Gotowe zestawy. Metrówki, metrówki. Metrówki pewnie. Deling tam jakiś routerek. Fritz był ostatnio. Patrz jaki duży. Toster. Na byczą pajdę. Dwie naraz przy nim pewnie można chodzić. To jest standardowo sprzęt. Telefon taki, tylko to jest nie komórka, tylko ten na stację chyba. Widzisz? Tak, bo nie ma wyświetlacza, nie? Tylko tak jakby ikony podświetlane pewno LED. No, może być. A tu jaki jest to dziwiasty pilot? Patrz. No. O, jeszcze sobie można stroić. Dobra. Kto wie, czy nawet nie jest... Aha, no ten. Albo radiowy, albo one działały na jakiejś tej... Nie pamiętam, czy działały ultradźwiękowo, czy... Ten. Pamiętam, kiedyś wuja miał taki tego typu pilot w telewizorze. One nie miały podczerwieni. Jakoś inaczej nadawało. Ten wygląda jakby miał. Ten ma, tak, ale te widzisz ma taki... Tak, jakieś radiowe mogą być. No. Albo radiowe, albo ultradźwięki, kurczę, ale... Telefon z przyciskami. A tam mikser pod spodem. A co to za kółeczko? Do ustawienia głośności tego dzwonka, wiesz. Tych naszych też jest. No w sumie tak. Jest rozkładany Siemens. A co jest po prostu? Nie Siemens starego typu. Coś takiego miałem. Właśnie może to był ten Siemens z aparatem takim się podłączało. Kurde, jakby się jeszcze taki aparacik dokupiło do niego. Nokia. Ten podłączany. Ten, co miał ten błysk prawdziwy. Co to jest? Nie wiem, glukometr albo coś w tym stylu? Pewnie glukometr albo coś w tym stylu. Tam jest kamera. A to wie wkłady to coś tutaj. Żarówką jeszcze. No. Dobra, chodź zobaczymy. Drugą.
Ale tych jest kręćków. A na dole od roku są te, no. Czy miksery. No, 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 miksery. Miksery kupię. Stacja. Termometr. O, faktycznie. Wchodzimy do chaty. Chcesz, możemy wejść. Mam ochotę, tu się trochę schodzi. No jest. Ta wieża jest ciekawa, co tam stoi. Wiesz, że ten panel wyjeżdża? Powinien teoretycznie wyjechać i spotkać potencjalnego tu w tej wieży, wiesz? Jak one są tak wystawione, to on powinien wyjechać i je schować po wyłączeniu. Automatycznie silnik tak to jest w tej wieży i on wyjeżdża i chowa, wiesz? Ciekawe. Widziałem to ostatnio na YouTubie. Fajne rozwiązanie. Jak jest schowany, dopiero chyba jak się ją włącza, to wtedy ten on się wjeżdża z powrotem, wiesz? Tam po prawej stronie jeszcze też pozostawiam. To się nie zmieszczę chyba. To tam będzie, czy to będzie przejść? Nie było tego dużo. Ja ostatnio dwa pierdolę muzeum. To tam? Joe Cocker tylko chyba kojarzę. Ale nie niemieckie. Miraż to chyba kojarzę. Jednak niemieckie, angielskie, no tak, ale z Niemiec. No, a niemieckie, no przecież to niemieckie. Ale to tamte, co dostałem od tej, jak ona się nazywa, no, od Adriany, to też przecież były niemieckie, a były fajne przeboje. Musisz jakoś wejść. Przejdę tutaj gdzieś. Przepraszam. Niemcy z całego świata nie wyszedł. Fajne ta lampa. Która? Tak, my nie narzekamy na to. Nie.
cyk. Tak powiedziawszy, nie lubię tego. Ten gość jest popierdolony, mam wrażenie. Wiesz, jakie tam były ceny na tych sprzętach? Że 380 zł za wieżę, która wyglądała jakby ją ktoś z piwnicy wyjął po 30 latach. Ja mam wrażenie, że on się kreuje na takiego, trochę taki jak artysta, taki, taka wielki, taki tak. Płyty nie są, płyty są spoko, w cenach spoko naprawdę, ale... Fajne te, z papą pokryte karmniki. Widzę, że nie możesz porozmawiać z nikim o niczym w jego obecności, bo się on zaraz... zaraz czuje urażony. Tak, zeszli nagle. I oni też, my jesteśmy. Co mi on chciał tam za radiolampowe 350 zł, ono nie jest sprawne, nie jest kompletne. A w takim stanie, to nie wiem, 150 zł max. Tu byliśmy. Wchodzimy na górę zobaczyć? A tam? Możemy wejść. Chce ci się, czy nie? Możemy wejść, jak chcesz. Weźmy sobie, zobaczymy, co jest na górze tych tych. Mi więcej, więcej kontentu będzie. Chcesz? No. Czy jesteś już zmęczony? Nie, spoko. Do tej godziny, patrz jaka fajna. I to jest na ten, kartridż. Na kartridż. A ten jest na kartridż chyba od spodu wsadzany. Kurczę, fajne. O, to też jest na kartridż. Bajerka. Znaczy do tej godziny i tak nikt już nie, nie obejrzy tego pewnie. Myślisz? No to prócz mnie, żeby to... Dobra, to chodź, idziemy. Nie no, możemy iść tam. Nie, chodź, idziemy, pójdziemy zobaczyć najbliżej tu po jakieś picie i wracamy. Mieliśmy ciasto jeszcze zobaczyć. Tak? No to chodź. Najwyżej. Może jeszcze mają z tamtej strony, to tak. Koła najwyżej. Dobrze, już mi się nie chce nic kupować, bo nic ciekawego nie widzę. Nie, muszę chodzić koło ciebie, bo tak to tylko twój tyłek nagrywam. Z tamtego się kopciło. Co? Z tamtego się kopciło. To chyba jest jakiś nawilżacz. Nawilżacz chyba, no. Przenośny, ciekawe. Patrz, jakie młotki. Ma bardzo drogie te rzeczy i taki stan. Jeśli chodzi o sprzęt, to taki jest sobie szan. Czasem wrażenie, że te niektóre rzeczy to tam stoją od dłuższych kilku tygodni albo miesięcy. No. Tak, tam od zawsze są. Odkąd się to otwarli. Tam, bo mam wrażenie, że jak tam wejdziemy, a wchodzimy tam od czasu do czasu, to stoją te same sprzęty. O, radio lampowe. Aha, to trochę... Ciekarnik jest, ale to taki bez sterowania pęd. I prawie jak te nasze. Tylko ten jakiś lepszy. Tam jest ciekarnik chyba zesterowany. Tylko nie ma... A, płytą od razu zostawił. Już tam stoi na samym końcu. A, stoi terapica dopiero, no. O. Co masz mi to? Co się stało? 100% ponownie. Widzisz ten film? Na mnie tego nie widziałem wcześniej. Widzisz tego wielkiego dostawczaka? Jak on to wie? O kurde. Wie oczy z tyłu. KTM. Te KTM to mi się z czymś kojarzy, te logo takie tego. Olbrzymi, nie? Już jest 12.04, w sumie już, no godzinka, to nie jest... Tak jak mówisz, tutaj jechać
tam zobaczyć to ciasto i wskazać do domu na to. Na kawę. No, kosiarka jest na przyczepie. O, fajnie. Ciekawe, czy na sprzedaż. Pewnie tak, ktoś się przytarmosił. Że mogą zostać najmniej smaczne. Te najlepsze wykupują na początku. Zastanawiam, czemu ludzie tu przywożą te grzejniki stare czy coś. Ja to przecież na złomie pewnie więcej będzie warte niż tu ktoś ci da. I chyba nie, jak zawołają tu ktoś da, nie wiem, z 5 dych czy coś, a na złomie dostanie 5 zeta. Nie dostanie z 5 dych takiego grzejnika. Ale każdy liczy, że dostanie. Tego nie kupi. Ciekawe, czy jeszcze stoją ci tam w boku tym ciastem, co tam mieli. Tak. A to? No, coś tam było. Mhm. Ona chyba piecze coś i mają Instagrama, bo widziałam, że było logo Instagrama. To będzie drogie, bo to artystycznie takie pewnie zrobione. Zobaczmy. Tu się musimy tam. No, ale możemy iść zobaczyć tam jeszcze, jak coś. Może są. Albo tam w okno, jeśli wtedy... Też można, tam, od tamtej strony. Wtedy dojdziemy do jakiegoś czasu. A nie, to dalej było. Było, bo ci powiedzą, że to bez chemii jest. I bez chemii, bez marketów, bez ulepszaczy. Mhm. Wchodzimy, to patrzymy najpierw, a potem tam ewentualnie. No dobra. Aż ten styl. Ludzie tam kupują. Będzie tylko instrumenta. Musimy to chyba obejść. Tutaj były te ciasta na tym, co nie? Gdzieś chyba kupowaliśmy. No, ale to oni chyba już nie mają. Zielone? To ma świetne mięso, chyba zielone. Chyba, żeśmy tędy nie szli, ja tu też jakieś kraty jeszcze stoją. Mhm. Są wędrówki. Masakra! No! Ale weźmiemy 13 samochodów. Pączki są. Są pączki. Pączki są z jakim naczyniem? Marmolada wieloowocowa. O, o, lubię to. Tak, że dwa te pączki poprosimy. 7 zł. A ciasto jest? Mak albo ser po 16. Chcesz wziąć, czy posedarujemy na razie? Posedarujemy, darujemy, weźmy to. A te drugie pączki są z jakim naczyniem? To jest to samo, to jest to są samo. Wczorajsze po złoty. Aha, dobra. Nie wiem, wziąć jeszcze ze dwa, żeby były na jutro? A to weź, możemy wziąć. To dobra, to proszę jeszcze dołożyć. Będzie 14. Jak wezmę do torby, to nie wiem, czy mi się nie zgniotam delikatnie, wiesz? Dziękujemy. Dziękujemy. Nie, no przecież jak będę w górze, to się nic nie stanie. Dziękujemy bardzo. Również. Do widzenia. Coś, a, to ta lada buczy. Myślałem, że pociąg znowu stoi. Mamy pączki, tak, też to kawy dobre. Też jest okej, okay, tak. Jak nie zjemy za dużo, to nie zżywa. Mhm.
Chcę po jednym dzisiaj zjemy, to będzie okej, co nie? Ale jak się rzucimy i zżremy jak świnie, no... No to jest gorzej. Tam są ciasta i torty, ale to już dobra. Mnie jeszcze korci, żeby pójść zobaczyć na górę, ale nie wiem, czy chcesz iść. Do tego gościa tam? No, przecież nie wiem, czy to jest sens. Jak chcesz, możemy iść. Na pewno? Mhm. Ale on tu nie chodzi. No nie tylko ja się chodzę, co nie? Ale widzę. No. Albo chociaż już nie do tego. Wiemy, że to jeszcze coś znajdę i kupię. Coś do picia kupujemy? Nie miał bezcukrowego. Nie miał? Nie, nie widziałem bezcukrowych. Można. Smak inny troszeczkę. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mirinda jest na przykład. Mirinda? No to weźmy ją. Dobra. No poprosimy Mirindę. Już się widzę. To można wziąć? No. Dobra. Zobaczę, czy tam... Czy może chłodniejsza to ma? To jak będzie chłodniejsza, to poprosimy. Moment, gdzieś mi się zapodziały, ja nie mogę od rana... To jest. Nie, jest troszkę chłodniejsze. Tak, bo tam na dole jest chłodniej. Żeby choć o jeden stopień. Pewnie, zawsze to lepsze. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.